Przychodzi mi zaszczyt powitać wszystkich gości na naszej tu skromnej imprezie naukowej. Szczególnie chciałem powitać panią dziekan, pana dyrektora Instytutu Filozofii, pana doktora Sebastiana Gałeckiego, który zgodził się otworzyć tą naszą uroczystość. Na początku chciałem powiedzieć kilka słów, że jest to już druga edycja konferencji, którą organizujemy tutaj na Filozofii, z czego jesteśmy dumni, bo mamy pewną ciągłość. Zasadniczo mamy dopiero teraz numer drugi, ale tak zasadniczo będzie to już czwarta konferencja, którą organizują studenci, doktoranci, którzy właśnie związali się z Instytutem Filozofii. Chciałbym też również przeprosić za małe opóźnienie, które nie wynikło do końca naszej winy, i zaprosić szanowną panią dziekan o powiedzenie kilka słów. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie na tę konferencję. Chciałabym wszystkich państwa bardzo serdecznie przywitać w murach naszego wydziału i wyrazić swoją wielką radość, że studenci i doktoranci związani z Instytutem Filozofii już po raz drugi, a jak dowiedzieliśmy się czwarty, organizują konferencję. To wielkie święto nauki, święto, myślę, takiej myśli i refleksji. Nie co dzień zdarzają się takie spotkania. Po programie widzę, że konferencja jest po pierwsze bardzo profesjonalnie przygotowana, a po drugie, że przyjechali znakomici uczestnicy z bardzo wielu ośrodków akademickich w naszym kraju i wierzę, że dyskusja będzie bardzo ciekawa, bardzo inspirująca i że ta konferencja przyczyni się do rozwoju dyscypliny filozofii nie tylko na naszym wydziale, ale także zaprocentuje na innych uczelniach. Dziękuję bardzo, gratuluję organizatorom i dziękuję za cały wysiłek włożony w organizację tej konferencji. No a państwu życzę jak najlepszych naukowych i nie tylko naukowych wrażeń. Dziękuję. Ja chciałbym prosić, żeby nasz opiekun Koła zabrał kilka słów. Szanowni państwo, ja dosłownie dwa zdania powiem. Ja się bardzo cieszę, dlatego że Zbyszek wspomniał już o tym, że udało nam się zachować pewną cykliczność. Ona jest znacznie szersza niż to tutaj padło. To znaczy, nie jest miejsce, żeby o tym mówić. Natomiast konferencja jest jakby przedłużeniem, czy konferencje, które organizuje koło, są przedłużeniem takiej standardowej, codziennej działalności koła. Prawda jest taka, że gdyby zliczyć te konferencje, to tych konferencji będzie już około 10. Drugą tegoroczną będzie też regularna konferencja, którą my organizujemy, a mianowicie Górskie Filozofowanie. Wszystkich państwa serdecznie na nie już zapraszam. Lada dzień dosłownie będzie rozkład jazdy. To już jest piąta edycja w tym roku. Tak jak mówię, konferencje to jest jeden tylko i wyłącznie z elementów działalności koła. Pewnie bardzo widoczny i pewnie bardzo dobitny. Ja bym chciał tylko podkreślić jeszcze jedną bardzo istotną rzecz, a mianowicie pewien walor z jednej strony interdyscyplinarny, który udaje nam się od kilku lat utrzymać, a także walor międzyśrodowiskowy. Dlatego że z jednej strony, jeśli popatrzymy na przegląd prelegentów na naszych konferencjach, czy uczestników naszych spotkań regularnych, wreszcie na współpracę międzyuczelniane i międzyśrodowiskowe, które udało nam się nawiązać, to wydaje się, że wpisujemy się we współczesne trendy, do pewnego stopnia, ośmielę się powiedzieć, w pewnych przynajmniej zakresach także je lansujemy. No moja radość jest niezmierna, że udaje nam się to podtrzymywać, że jest ciągłość, że to nie są tylko i wyłącznie takie puchle skoki, które nam gdzieś się przydarzają, tylko rzeczywiście jesteśmy wierni ideom, które sobie gdzieś tam postanowiliśmy. Serdecznie chłopakom gratuluję, państwu dziękuję za zainteresowanie. No co, życzmy sobie owocnych obrad i po prostu fajnie spędzonego czasu. I na koniec, dzień ostatni, parę słów poprosił pana dyrektora. Chciałem zacząć od przeprosin
Nasz dyrektor Instytutu nie mógł być obecny, ponieważ jest w tym czasie na konferencji we Wrocławiu. Jest mi przyjemnie, że mogę powiedzieć kilka słów. Bardzo serdecznie witam wszystkich uczestników konferencji, zwłaszcza tych, którzy przybyli zaraz. Tutaj z tego programu konferencji widać, że konferencja przez te zgłoszenia, to sala już nie bardzo odpowiada, ale wzbudziła dość duże zainteresowanie, czyli mam tutaj zgłoszenia z przedstawicieli bardzo ważnych ośrodków naukowych, filozoficznych z całego kraju, z Gdańska, Szczecina nawet. Tutaj jeśli chodzi o sam temat konferencji, obycia współczesnej ideologii, no sama ideologia może no, niespecjalnie należy do filozofii, ale jest bardzo ważna w filozofii. Wiemy z historii, że w tych czasach, kiedy filozofię przerabiano, stwarzano z niej ideologii, wiemy, jakie to bardzo negatywne konsekwencje spowodowało no, w świecie historii, łącznie z milionami ofiar. Także no, życzę tradycyjnie owocnych obrad, jak to się mówi. Dziękuję bardzo. Mi na koniec pozostaje również podziękować wszystkim obecnym, przypomnieć, że dla wszystkich obecnych czeka mały i skromny poczęstunek i zaprosić pana doktora Sebastiana Gałęskiego do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego. Ja zacznę też od podziękowań. To jest taka nowa świecka tradycja. Ja dziękuję za zaproszenie przede wszystkim. I z tego co pamiętam, jak rozmawialiśmy z panem Markiem, to jakoś tak obojgu nam przyszedł do głowy ten temat ideologii. Więc też się bardzo cieszę, że podjęliście ten temat, bo wydaje mi się bardzo ważny i ciekawy. No szczególnie, myślę, że szczególnie w ciągu ostatnich kilku lat chyba ten problem zaczął nabrzmiewać w takiej praktyce. Więc dobrze byłoby też spróbować jako no, naukowcy, czy początkujący naukowcy, czy przyszli naukowcy, tam tematowi się przyjrzeć. Poprosiłbym, panie Norbercie, gdyby pan mógł włączyć, tam już jest na dole zakład uruchomiona prezentacja. Bardzo dziękuję. Tytuł jest troszkę prowokacyjny, no ale wydaje mi się, że taka jest też rola wykładu inaugurującego czy wprowadzającego. Nie wiem, czy wszyscy Państwo jesteście filozofami. Ja jestem filozofem i na ten temat patrzę jako filozof. Ja mam głębokie przeświadczenie, że głównym, podstawowym zadaniem filozofa, nie jedynym oczywiście, ale podstawowym zadaniem filozofa jest praca na słowa. To tutaj oczywiście filolodzy mają z innej perspektywy na to patrzą, ale uporządkowanie pojęć, tak, precyzyjne definiowanie pojęć, oczyszczanie naszego słownika ze słów, które są albo nieadekwatne, nieaktualne, albo oczyszczanie ze znaczeń, wydaje mi się jakby podstawową robotą filozofa. Tak? Jeżeli to nie jest zrobione, to wszystkie inne wspaniałe teorie, polityki, cokolwiek innego robimy, jest no, trochę sumarne, tak? Znaczy, nasza najważniejsza robota to jest porządkowanie pojęć. Tak, tak mi się wydaje, nie? Jeśli Państwo zgodzicie, w dyskusji może będzie okazja ten temat poruszyć, jeżeli Was to zainteresuje. I stąd jest mój pomysł na ten dzisiejszy wykład. Próba przede wszystkim zdefiniowania tego, czym jest ideologia. Jestem absolutnie święcie przekonany, że tak jak wystąpień jest około 15? 20? Prawie 30. Jestem pewien, że przynajmniej kilka różnych koncepcji ideologii macie Państwo w głowie występując. Tak? Znaczy, będziecie mówili o trochę różnych rzeczach. Więc ja, mając ten przywilej, pozwolę sobie narzucić pewne rozumienie. Znaczy, plus takiego wykładu inaugurującego i tego, co mogę zrobić, jest taki, że, i to nie ukrywam, jest dużą satysfakcją dla mnie, większość z Was będzie na początku musiała spróbować stwierdzić, co rozumiecie pod pojęciem ideologii. Więc jeśli się musieli odnieść do Gałęckiego, zgadzamy się, nie zgadzamy. Tak? To jest duża satysfakcja dla mnie i to jest pewien plus tego, co zrobię, a to też jest odpowiedzialność, bo to znaczy, że ja muszę dosyć sensownie uargumentować to, jak
proponuję rozumieć ideologię, tak? Tak żebyście, żeby dla was to było coś interesującego, a być może będzie wymagało przemyślenia jeszcze kilku rzeczy. Oczywiście postaram się mówić, zmieścić pół godziny, tak żeby zostawić czas na dyskusję, dobra? To nie jestem ideologiem, który chce tylko narzucić swoją wizję, tylko podać ją dyskusję. Gdzie, drodzy państwo, sięga student, jak chce znaleźć jakąś definicję? Do internetu. Do Wikipedii, oczywiście, że tak. To jest czasy, kiedy się sięgało do słownika albo do encyklopedii, już dawno niestety są za nami. Nie dlatego, żeby Wikipedia była jakimś rzetelnym źródłem, chociaż to różnie bywa, sami wiecie, ale dlatego, że jest źródłem powszechnym, źródłem, które no, nieustannie do niego się odwołujemy. To jest w ogóle sam pomysł na... Dzień dobry. Sam pomysł na Wikipedię, jako na właśnie taki nieustanny ruch myśli jest bardzo ciekawy. Dlatego pozwolę sobie rozpocząć od definicji, którą podaje Wikipedia. Przestaję do dwóch definicji. Na Wiki znajdzie się to w polskiej wersji oczywiście. Ideologia jest to powstała na bazie danej kultury wspólnota światopoglądów, u podstaw której tkwi świadome dążenie do realizacji określonego interesu klasowego lub grupowego albo narodowego. To co znaczy, ono to nie Wikipedia, to ja. Chciałeś podkreślić przede wszystkim pewna wspólnotowość ideologii. Ideologia nie jest czymś indywidualistycznym, czy indywidualnym, czy jednostkowym. Tak? Ideologia tworzy wspólnotę światopoglądów i sama jest stworzona jako wspólnota światopoglądów. Tak? Pewne pojęcie światopoglądu też dosyć niejasne, do niego pewnie jeszcze będzie Kasia wrócić. Ale co jest bardzo ważne, u podstaw tej wspólnoty światopoglądów tkwi świadome dążenie do realizacji określonego interesu. Nie da się mówić o ideologii poza kontekstem interesu. To jest bardzo ważne, zobaczcie, to nam będzie wracało jak refren. Także ideologia jest związana z realizowaniem interesu. Czy to będzie teraz klasy, grupy, czy narodu, czy jakiejkolwiek innej grupy. Ale Wikipedia zaraz później, kilka dni podaje także taki podtytuł współczesne znaczenie ideologii. Współczesne rozumienie ideologii. Jakoś tak to jest zaformułowane. I tam jest mowa o tym, że we współczesnym znaczeniu pod pojęciem ideologii rozumieć należy zbiór poglądów naukowych, filozoficznych, religijnych, wymienić tylko najważniejsze, które w przekonaniu danej grupy społecznej wyrażają jej interesy. Tak znowu pojawia się to pojęcie interesu grupy. I o tyle są akceptowane w ramach określonej ideologii, o ile pozostają w zgodzie z subiektywnym odczuciem interesu określonej grupy. Znowu interes grupy. I jako takie właśnie nie mogą być oceniane w kategoriach teoretycznych, a więc przede wszystkim z perspektywy prawdy. I clue. Nie można więc zasadnie utrzymać, że jakaś ideologia jest prawdziwa lub fałszywa. To stwierdzenie się wydaje szczególnie istotne, do niego oczywiście będziemy powracać, tak? Ale autor tego hasła mówi, ideologia nie jest ani prawdziwa, ani fałszywa. To jest, myślę, już pierwszy taki zgrzyt z naszym potocznym, dzisiaj potocznym rozumieniem ideologii, kiedy ideologia jest fałszywa po prostu. Tak? Raczej używamy słowa ideologia w kontekście negatywnym. No właśnie, jako jakaś antywartość. Tutaj jest powiedziane, że ideologia nie jest ani prawdziwa, ani fałszywa. Encyklopedia Deictus Vuen, trochę ambitniejsze źródło. Ideologia z francuskiego ideologii i grecki idea plus logos, tak? I to jest w ogóle źródło, bo myślę, że państwo o tym wiecie. Ideologia jako słowo, jako pojęcie powstało w XIX, na przełomie XVII-XIX wieku, jeśli nie mylę, we Francji jako nauka o ideach, tak? Ideach tych przede wszystkim platońskich. Ale dzisiaj, zobaczcie, że ma zupełnie inne znaczenie. Jest to pojęcie występujące w filozofii i naukach społecznych oraz politycznych, czyli jest zawężenie ideologii do tych trzech grup, które określa zbiory poglądów służące do całościowego interpretowania i przekształcenia świata. Tak? Ideologia ma jasno określony cel. Ma nam tłumaczyć świat, w jakim żyjemy i ma pomagać nam go zmienić, przekształcić, no, można by dodać, chociaż to nie jest wprost powiedziane, w naszym interesie, tak? W realizacji naszego interesu. Szanowni inicjatorzy, w ogóle nic nie mówi, moim zdaniem. Ideologia to jest zbiór idei, poglądów i przekonań. Tak? Ideologia to każdy zbiór idei. To znaczy, że każda filozofia byłaby ideologią, każda polityka byłaby ideologią, każda doktryna byłaby politologią, każdy światopogląd byłby ideologią. Wydaje mi się, że to jest zbyt szerokie,
do czterech ujęci. No to do poważniejszych źródeł filozoficznych się zwrócił. Cztery takie. Na Kulu został stworzony leksykon filozofii klasycznej. Tam bardzo ciekawa definicja ideologii się pojawiła. Będę musiał trochę streścić, bo ona jest rozbita. Ale zaczyna się tak. Współcześnie nazwa ideologia bywa używana w języku potocznym oraz w języku filozoficznym, socjologicznym, psychologicznym w kilku znaczeniach. To chyba Narbut jest autorem tego hasła. Nie ma jednej definicji ideologii. Są przynajmniej trzy podstawowe znaczenia. Po pierwsze, jako całokształt poglądu na świat i życie ludzkie, właściwie danej grupie społecznej lub nawet tylko jednostce. I autor mówi, to jest ujęcie potoczne. Takie podstawowe ujęcie, w jakim posługujemy się terminem ideologia. Czyli całokształt poglądów na świat i życie ludzkie. Byłby problem, żeby odróżnić ideologię od światopoglądu. Ale mamy ujęcie bardziej naukowe, on mówi. Pewna teoria historiozoficzna, czyli mówiąca o pewnej racjonalności przejawiającej się w historii, czyli zespół poglądów opisujących lub tłumaczących sytuację historyczną, społeczną, polityczną, gospodarczą, kulturową danej grupy ludzkiej, plus drugi element, pewien program, czyli cele i metody działań służących realizacji interesów tej grupy. Tak? Czyli drugie, on mówi, to jest sposób, jaki my się posługujemy terminem ideologia w publikacjach naukowych. Dwa elementy, czyli pewna historiozofia, pewien zbiór poglądów tłumaczących nam, kim jesteśmy, co tu robimy, tak? Czym jest to miejsce, w którym żyjemy, co jest naszym interesem. I plus, to jest bardzo ważne, pewna metoda, jak realizować nasze cele. Tak? Czyli z jednej strony są wytłumaczone cele, jakie mamy, ale po drugie, te cele muszą być możliwe do zastosowania, do zrealizowania. Ideologia obejmuje jakby te dwa aspekty. No, panie Norbercie, dywersja. Dywersja, dlatego że teraz będzie marksizm, a pan Norbert nie lubi marksizmu. Ujęcie marksistowskie, mówi, to jest pewna bardzo istotna, chociaż dzisiaj zanikająca. Przecież na przykład w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, ta myśl marksistowska nadal żyje. Zresztą w Europie też, tak? Słaby Wierzech i inni. I mówi tam na to, że to jest ta sama idea, czyli połączenie tych dwóch elementów historiozofii plus programu, ale jako wyrazu klasowo zdeterminowanej wizji rzeczywistości. Tak? Czyli marksizm jest pewną formą tego ujęcia naukowego, który łączy te dwie rzeczy, historiozofię i program, z walką klas, tak? Czy z klasowym zdeterminowaniem naszego myślenia, mówiąc najkrócej. Mamy w Polsce też, to myślę, że Państwo wiecie, powszechną encyklopedię filozofii. Tak? Długo powstawała w bólach, ale powstała, całkiem niezła jest. Oczywiście wyraża bardziej tą perspektywę personalistyczno-tomistyczną, ale jest. I tam też jest definicja ideologii. Ideologia, system leżący u podłoża doktryny politycznej, czyli jest wyraźne zawężenie ideologii tylko do sfery politycznej, której celem jest realizacja jakiejś utopii. Całość poglądów i ocen tłumaczących sytuację historyczno-społeczną, gospodarczą, kulturową i polityczną jakiejś grupy ze względu na interesy. Tak, znowu nam wraca grefem to pojęcie interesów. Tu się jeszcze pojawia pojęcie utopii, tak? Czyli jak to powiedzieć, no, pewnego idealnego stanu rzeczy, który jest nie do osiągnięcia, ale który jest jakimś właśnie ideałem, jakimś horyzontem, do którego dążymy. Dwie encyklopedie amerykańskie, brytyjska i amerykańska, w Cambridge Dictionary of Philosophy, tam jest definicja ideologii, bardzo mi się to spodobało, tak? Jest powiedziane, ideologia to zasadniczo, tak? Zasadniczo, jakby to powiedzieć, disparaging, uwłaczające pojęcie, uwłaczające określenie, tak? Takie, które ma kogoś zdołować, tak? Które ma kogoś obrazić, używane do opisania czyichś poglądów politycznych, które uważamy za bezwartościowe, za nierozsądne, nieroztropne, niemądre. I autor mówi, dlatego to potoczne użycie, którym się dzisiaj posługujemy, całkowicie różni się od no powiedzmy źródłowego, chociaż oczywiście Marks nie był pierwszym, gdzie tam właśnie ideologia miała oznaczać fałszywą świadomość związaną z walką klas. Czyli mówiąc krótko, ideologia dzisiaj służy tylko jako obrażenie kogoś, tak? Jako słowo pałka, jeżeli się z kimś nie zgadzamy, to mówimy, jesteś ideologiem,
W zasadzie dzisiaj głównie takie znaczenie ideologii jest przypisywane. I drugi wpis z Encyklopedii Filozofii, to jest akurat z drugiej edycji. I teraz powiedziane tak. Dzisiaj w zasadzie definiujemy ideologię w zupełnie inny sposób niż robił to Destu de Tracy, czyli autor, francuski autor tego pojęcia, który mówił, że ideologia to jest próba odkrycia źródeł, czy istoty danej idei przez badanie jej i no właśnie, jej komponentów, ale empiryczne badanie, tak? Miała być nauka quasi-empiryczna. I mówi co? Jeżeli dzisiaj chcielibyśmy usunąć z ideologii jej negatywne konotacje, tak? Jej negatywne znaczenie, jej negatywną wartościowanie, to nic tam nie zostanie, tak? Ideologia ma tą wartość, że możemy w ten sposób opisać czy przedstawić jakieś, no właśnie, teorie, claims, czyli właśnie roszczenia, bo on lubił powiedzieć roszczenia, które są podejrzane, które są zbytnią generalizacją, zbytnim ogólnieniem, które, i tutaj jest dość istotne, które mienią się, że są prawdziwe, tak? Pretendują do bycia prawdziwymi, ale tak naprawdę są tylko pewnymi konstruktami intelektualnymi, których celem jest narzucenie naszych celów, no właśnie, narzucenie naszych celów, naszych interesów, tak? Celem ideologii jest zrealizowanie naszych partykularnych celów, chociaż dzieje się to pod otoczką, pod osłoną szczytnych haseł, szczytnych, no właśnie, roszczeń do prawdy, tak? Czyli mówimy, że to jest dobre, to jest prawdziwe, a tak naprawdę chodzi nam o to, żeby zrealizować nasz własny, prywatny cel, czy cel grupowy, ale jakiś partykularny cel. Czy zasadniczo, zobaczcie, ewidentnie ewoluuje to rozumienie, czy rozumienie tego rozumienia, tak? Rozumienie ideologii w stronę negatywną, tak? Pokazania, że ideologia jest hasłem, czy ma znaczenie wyraźnie negatywne. Negatywne nie znaczy bezwartościowe, tak? Ale, więc krótko podsumowując, wspólnota światopoglądów, tak? To jest liczba. Ideologia to jest wspólnota światopoglądów, zbiór poglądów lub sądów, wyraża subiektywne poczucie interesu grupy. Tak, to pojęcie interesu grupy nam będzie tutaj cały czas wracało, czy wracało cały czas do tej pory. I to, co jest istotne, ideologia nie jest ani prawdziwa, ani fałszywa. Nie można jej przypisać wartości prawdy lub fałszu. Ideologia służy do całościowego interpretowania i przekształcania świata. Tutaj w zasadzie każde słowo jest ważne. Tak? Służy do rozumienia świata, służy do przekształcania świata, ale co jest bardzo ważne, służy do całościowego rozumienia świata. Tak? Ideologia ma takie tendencje do holizmu, do tego, żeby w jej świetle wyjaśnić wszystko. Także, no, nie wiem, przykładowa taka, może najbardziej stereotypowa ideologia, jak komunizm czy nazizm, tak? Dlatego mówi się o komunizmie czy nazizmie, że to jest quasi-religia. Jak sobie zobaczycie, nie wiem, no, my na szczęście tego nie pamiętamy, ale ja jako dziecko jeszcze pamiętam, jak tam na roku PCK był marsz pierwszomajowy, tak? To było święto, to było Boże Ciało, tylko w wersji świeckiej, tak? Było oczywiście mauzoleum, tak? No, byli święci, były święta. Na zimie to było bardzo dobrze widoczne, tak? Bo tam było sakrament bierzmowania, został zastąpiony i nie pamiętam dokładnie, co to nazywało, to uroczystość wstąpienia do Hitlerjugend dla mocy na przykład, nie? To wizja komunizmu, czy na przykład nazizm, one próbowały jakby ogarnąć całą rzeczywistość, tak? Na studiach nie było, oczywiście były studia filozoficzne, ale to były studia filozofii marksistowsko-leninowskiej, tak? Jakby w każdym fragmencie naszego życia te ideologie wchodziły. Ideologie, z którymi dzisiaj mamy do czynienia, wydaje mi się, że już takie nie są. Jeżeli pomyślimy o takich ideologiach, które zaraz do nich się odniosę, jak na przykład polityczna poprawność, to ona dokładnie chce nam wejść w każde miejsce naszego życia. Nie, nie jest to tak spektakularne, ale rzeczywiście to całościowość jest obecna. Teoria historiozoficzna z programem działań interesujących, realizujących interes grupy. Tak, to jest to z leksykonu filozofii klasycznej. Czyli te dwa elementy, które muszą współdziałać. I z brytyjskiej pogardliwe określenie poglądów, które uważa się za nierozsądne, tak? Czyli w zasadzie tylko forma obelgi, a nie niosąca ze sobą żadnej wartości naukowej czy racjonalnej.
I jeszcze dwa ostatnie. Podejrzane uogólniające roszczenie lub teorie. Teoria czy teorie, tak? Czyli podejrzane i nadmiernie uogólniające. I wreszcie intelektualne konstrukty zaprojektowane dla obrony swoich interesów. Oczywiście są rzeczy, które nam się powtarzają. Interes, grupa, realizacja, tak? Znaczy ideologia jest nastawiona na praktykę, nie tylko na poznanie, ale też na praktykę. Ale powiem Państwu szczerze, że nie jestem żadnej z nich zadowolony. Znaczy żadnej z nich nie uważam za prawdziwą. No to jak filozof nie ma niczego, to musi stworzyć swoje. Więc pozwolę sobie pokazać to, jak ja rozumiem ideologię. Oczywiście w jakimś dialogu z tym, co wcześniej było powiedziane. I później pokażę Państwu na kilku przykładach wziętych, tak powiem, trochę z głowy i trochę z naszego programu, jak można, że moim zdaniem ta definicja działa. Sami później zastanowicie się, czy tak jest naprawdę, czy nie. Definicja jest krótka. Definicja powinna być krótka. Ideologia to teoria, której celem nie jest prawda, lecz obrona idei. Prawda, to wydaje się tautologią, ale tak nie jest. Czyli ideologia to jest taka teoria, taka teza, jakkolwiek na to nie spojrzymy, takie spojrzenie, którego celem nie jest prawda, bo tym byłaby nauka. Tylko celem ideologii jest obrona tej idei. Tak? No, wydaje mi się, że pojęcie interesu też mogłoby tutaj być, ale skoro ideologia odwołuje się do idei, to w wyjaśnieniu też ona się powinna znaleźć. Tak? Czyli ideologia różni się od innego światopoglądu, czy innego spojrzenia, tym, że niestety jest, jej celem nie jest poszukiwanie prawdy, czy obrona prawdy, tylko obrona tego, co my uważamy za prawdę, tego, do czego jesteśmy przywiązani. Dodatki do określenia, czy do powiedzenia do tego, to na pewno Państwo kojarzycie Karla Popera i falsyfikacjonizm. To jest cytat z Logiki odkrycia naukowego. Popper mówi tak, naturalnie tylko wówczas traktuje system jako empiryczny w naukowym, gdy poddaje się sprawdzeniu doświadczenia. Tutaj jest jeszcze mowa o weryfikacji, ale mówi, z rozważań moich, tak, tych, wynika, że za kryterium demarkacji, odróżnienia prawdy od fałszu, nauki od nienauki, należy wziąć nie weryfikowalność, czyli potwierdzenie, tylko falsyfikowalność, obalenie systemu. Innymi słowy, nie wymagam, by jakiś system naukowy można było wybrać raz na zawsze, w sensie pozytywnym, wymagam natomiast, by miał on taką formę logiczną, aby testy empiryczne pozwalały na decyzję w sensie negatywnym. Inaczej, musi być możliwe obalenie empirycznego systemu naukowego przez doświadczenie. I parafrazując, wydaje mi się, że to jest dokładnie to, o co bym jakby stawiał przeciwko ideologii. Ideologia jest niefalsyfikowalna. Ideologii nie da się sfalsyfikować. Z powodów logicznych, tak? Czy z powodów jakby, właśnie, z powodów intencji tego, jeżeli naszym celem nie jest dojście do prawdy, tylko obrona pewnego stanowiska, które już przyjęliśmy, to sami wiecie, tak z doświadczenia, z dyskusji z ludźmi, z kolacji wigilijnej i ze śniadania wielkanocnego i z dyskusji tam z wujkiem, ciocią, tak, że to nie jest sytuacja, w której my możemy kogoś przekonać. Tak? Albo z telewizji, tak, zobaczcie nasze spory naszych polityków. Tak? Gdzie kluczowym argumentem rozstrzygającym jest, proszę mnie przerwać, bo ja panu nie przerywałem. Tak? To jest kwintesencja ideologii, że nie jesteśmy w stanie znaleźć wspólnej płaszczyzny porozumienia. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jeśli pan mi wykaże to i to, to ja zrezygnuję z tego poglądu. Ideologia jest na to ślepa. A kwintesencją tego jest to, co przypisuje się Hegelowi. Nigdzie to nie jest zapisane, ale zna się to powiedzenie. Tak? Kiedy Hegelowi powiedziano, panie profesorze, ale pańska teoria jest związana z faktami, to Hegel odpowiedział, tym gorzej dla faktów. To jest kwintesencja ideologii. Tak? Jeżeli moja, wiecie, tradycyjna, klasyczna definicja prawdy to jest adequatio rei et intellectus. Zgodność rozumu z rzeczą. Jeżeli rzecz i rozum się ze sobą... I rzeczy. I rzeczy, tak. Jak powiedziałem? A, znaczy nie, a byłoby z, a et to jest... Jak powiedziałem? Z rzeczą. Aha, nie, i rzecz. Tak. To jest bardzo istotna różnica. Tak, tak. Bo klasyczna teoria prawdy, czy definicja prawdy, nie mówi, co ma być z czym zgodne. Ta zgodność może być z dwóch stron. Natomiast najważniejsze, żeby była adekwacja pomiędzy tymi dwoma elementami. To jest koniec. Hegel mówi, no jeżeli nie ma zgodności, to pierwszeństwo daje mojej idei, mojej teorii.
Tak? To jest moim zdaniem kwintesencja ideologii. Tak? Jeżeli moja teoria sprzeczna jest z faktami, to tym gorzej dla faktów. To rzeczywistość trzeba zmienić, a nie mój pogląd na tę rzeczywistość. Okay? I powoli lubiąc, postaram się Państwu pokazać, jakby to działało w praktyce. Tak? Znaczy, na razie w mojej głowie, ale te pewne eksperymenty myślowe spróbuję sobie zrobić. Kilka kontrowersyjnych, kilka mniej kontrowersyjnych. A, przepraszam, jeszcze jedna rzecz, muszę wyjaśnić, co mi chodzi. Przeskoczyłem jeden slajd. Mówiąc krótko, żadna teza i teoria nie musi być ideologią. Nie ma takiej tezy, którą my stawiamy. Mężczyźni są głupsi od kobiet. Albo kobiety do kawy. Samo to sformułowanie nie jest ideologiczne. Dlaczego nie jest ideologiczne? Dlatego, że możemy być otwarci na to, że ktoś nas przekona, że ta teoria nie jest prawdziwa. Czyli na przykład, drodzy Państwo, mężczyźni mają więcej kubków smakowych i tych zakończeń zmysłu węchu w nosie, to jest prawdą. Dlatego to mężczyźni najczęściej są kucharzami, szefami kubków. Tak? I ktoś powie, okej, to jednak facet ci wygadza. Ale jednocześnie każda teoria i każda teza może stać się ideologią. Wydaje mi się, że nie ma teorii, idei, poglądu, jakiejś koncepcji, która jest odporna na ideologizację, czy tak można powiedzieć. Czyli z każdego, nawet najbardziej trywialnego poglądu można zrobić ideologię. Zaraz postaram się pokazać, jak można to zrobić. Przeciwieństwem ideologii jest nauka. Nauka szeroko rozumiana, czyli nie tylko nauki empiryczne, nie tylko science, ale też no właśnie to, co się nazywa sapiencja, tak? Czyli nauki mądrościowe, nauki humanistyczne, społeczne, historyczne, filozofia, teologia i tak dalej. Wydaje mi się, że przeciwieństwem ideologii jest właśnie nauka, czyli to, że my jesteśmy gotowi poddać pod weryfikację, pod racjonalne sprawdzanie naszej teorii. A zatem ideologiczność leży raczej po stronie podmiotu niż przedmiotu. Ideologiczność nie jest cechą tezy, tylko cechą, nie chcę powiedzieć osoby, która tak twierdzi, tą tezę stawia, tylko raczej sposób, w jaki my tą tezę przedstawiamy, sposób, w jaki tej tezy bronimy, sposób, w jaki no właśnie, obudowujemy całą tą, to że znowu wrócę do filozofii nauki, ten hardcore, obudujemy protective belt, tak? Jak bardzo jesteśmy gotowi bronić naszego poglądu. Tak? Czy jest jakaś granica, mówimy, ok, do tej pory będę go bronił, ale później, jeżeli mi wykażecie błędność, to zmienię pogląd, czy raczej po prostu do przelania krwi będę bronił tej koncepcji. Czy w tym znaczeniu ideologiczność jest bardziej po stronie podmiotu. Co do tej samej tezy mogę się zgadzać ja z panem Markiem, ale dla pana Marka to będzie ideologia, a dla mnie to będzie nauka czy wiedza. Tak? Bo mamy inne podejście do tej samej idei. Granice pomiędzy ideologią a nauką wyznacza jej intencja i cel. Tak? Dlatego to jest związane z tą podmiotowością. Jeżeli wyrażamy jakiś pogląd nie po to, że jesteśmy, jakby nie z tego powodu, że jesteśmy do niego całkowicie przekonani, że po prostu mamy pewne dowody czy argumenty na jego potwierdzenie, tylko dlatego, że to nam przynosi korzyść na przykład, to wtedy to jest ideologia. Albo to się staje ideologią. A jeżeli nie wiem, nawet w filozofii, wiesz, nie jestem już takim młodzieniaszkiem i pamiętam pewne zmiany mód w filozofii i no, myślę, że sami to dostrzegacie, tak? Że na przykład dzisiaj już jest trochę inaczej, ale 5 lat temu w NCN-ie najłatwiej było wyhaczyć grant stawiając jakąś dobrą lewicową tezę. I ludzie po prostu szli w to, nie? Szli w gender studies, no właśnie, w Sławoja Żiszka, w Badiou, w postsekularyzm, tak dalej, bo to było modne, tak? Jeżeli my to robimy, nie dlatego, że nam kieruje ciekawość poznawcza, tylko dlatego, że można dostać niezły grant, to moim zdaniem jest ideologia, tak? Albo, no właśnie, szukanie frajera, który nam zapłaci za po prostu robienie kariery. Czyli intencja i cel. I ostatnia rzecz, ideologia jest niefalsyfikowalna. Jeżeli coś jesteśmy w stanie sfalsyfikować, ale nie chodzi mi o to, że obiektywnie sfalsyfikować, bo w dyskusji z kimś, czy w dyskusji środowiskowej, czy właśnie dana strona przedstawiająca jakiś pogląd jest gotowa wycofać się z niego, jeśli, to możemy mieć przynajmniej nadzieję, że to nie jest ideologia. To jest jakieś stanowczo postawione pogląd. Natomiast w momencie, kiedy widzimy, że przedstawiamy konkretne argumenty,
i po prostu, jak ktoś mówi, jak grobo ścianę, to mamy prawo przypuszczać, że to jest postawa ideologiczna, stanowisko ideologiczne, a zatem cała dyskusja jest trochę bez sensu. Nawet nie trochę, no jest bez sensu. Znaczy, dla sportu możemy pobawić się w ćwiczeniach chwytów erystycznych, ale nie doprowadzi nas to do żadnego ani protokołu zbieżności, ani wspólnych wniosków. I teraz te dwa ostatnie slajdy, które chciałem Państwu pokazać, czyli pokazać na pewnych przykładach, jak tak mi się wydaje, tak? Znowu, tak mi się wydaje, że ta moja definicja jest dobra. Jak ja mówię, będzie trochę kontrowersyjnie, a trochę nie. Ale jak nie ma kontrowersji, to jest katastrofa w Smoleńsku. Jest wiele ciekawych rzeczy, nie wiem, na YouTubie, w necie, artykułów, które rzeczywiście pokazują. Ostatnio oglądałem, nie pamiętam, czy to była jakaś debata, czy jakiś program, nie pamiętam dokładnie. Rzeczywiście sam się wiele nauczyłem o metodologii prowadzenia badań wypadków lotniczych. Super, naprawdę. Znaczy, to mając jakieś pojęcie o filozofii nauki, widzę, że ci goście, nie wiem, czy znają filozofię nauki, ale wiedzą, jak filozofia rozumie na przykład kryterium weryfikacji czy falsyfikacji. Ale jednocześnie istnieją pewne ideologie, posłużę się pewnymi hasłami. Nie dlatego, żeby kogoś obrazić, tylko żeby pokazać, jak to funkcjonuje, tak? Istnieje pewna ideologia, znaczy jedna strona wskaże drugą, że to jest ideologia, tak? Tak zwana religia smoleńska. Oczywiście głównym kapłanem jest Antoni Macierewicz. Ideologia jest taka, która, znaczy założenie jest takie, że to jest podejście, które mówi, cokolwiek byśmy nie powiedzieli, jakikolwiek dowód byśmy nie podali, oni, tak, czyli ta grupa, w swoim interesie, tak, bo zobaczcie, co zakładamy. Nie zakładamy, że oni to robią, bo są święcie przekonani. Może niektórzy są święcie przekonani. Nie wiem, na przykład, znowu, to są przykłady, proszę nie czuć się obrażonym, tylko raczej referuję pewne poglądy, które możecie znaleźć w telewizji, tak? Jarosław Kaczyński stracił brata, kazał mu lądować, on teraz po prostu za wszelką cenę będzie szukał interpretacji, która zdejmie z niego odium, tak? To jest jedna z interpretacji, która mówi, dlaczego, jaki jest interes niektórych. Albo mówią, to jest paliwo, tak, paliwo smoleńskie, które powoduje, że PiS może się utrzymać przy władzy. Czyli mówimy, oni to nie robią dlatego, że w to wierzą, tylko dlatego, że mają w tym interes. Taki lub śmaki. Ale z drugiej strony też jest ideologia. To, co się nazywa znowu PiS, oskarża drugą stronę o tak zwaną teorię pancernej drogi, tak? Taka brzuska, taka malutka i takie wielkie skrzydło urwała. Nie? I zobaczcie, to też dokładnie tak samo można spojrzeć na to z drugiej strony. Jak się posłucha argumentów, no właśnie, chociażby Komisji Smoleńskiej, to tam też jest mnóstwo ciekawych rzeczy. Posłuchajcie to sobie nieuprzedzeni, to tam naprawdę jest sporo ciekawych rzeczy. Tylko problem polega na tym, że druga strona też jest na tyle usztywniona, że ona w ogóle nie chce podjąć dyskusji. Że w ogóle nie jest zainteresowana tym, żeby obalać te argumenty. Dlaczego 8 lat po katastrofie nadal chyba około 40% Polaków wierzy w zamach? Tak? Nie dlatego, że mają sensowne argumenty na to, tylko dlatego, że druga strona mówi na pewno było tak, jak mówimy i w ogóle nie chcemy z wami dyskutować. To też jest postawa ideologiczna. Tak? Ja mam oczywiście swój pogląd, wydaje mi się, że byłbym w stanie bronić, jak ta katastrofa wyglądała. Tylko problem polega na tym, że z wami być może mógłbym podyskutować, ale w telewizji na pewno by się zaraz włączyło działanie ideologiczne. Nie? Czyli obrona za wszelką cenę tego, w co ja wierzę. Wymyślanie kolejnych wersji katastrofy, albo z drugiej strony mówienie, że oni są opętani nienawiścią i dalej nie zna globa. Jakby to nas prowadziło do prawdy. Nie? To jest dokładnie to, co jest powiedziane w Cambridge Dictionary. Mówi się o ideologii smoleńskiej nie po to, żeby coś opisać, tylko żeby zdehumanizować jedną czy drugą stronę. To będzie religia smoleńska, to będzie teoria pasywnej rządu. Okej, trochę mniej kontrowersyjnie. Liberalizm. Ja osobiście uważam, że to jest najsensowniejsza doktryna polityczna. Politycznie jestem liberałem, z całą pewnością. Ale uważam, że jeżeli chodzi o mnie, to ja jestem, pokażę od razu, to też można dwustronnie interpretować. Wydaje mi się, że mój liberalizm jest dużo bardziej ideologiczny. Tak? To znaczy, ja opieram liberalizm na podstawach filozoficznych czy etycznych. Tak? Wolność jest wielką wartością, dlatego i dalsza literatura. Ale zobaczcie sobie, ciekawe debaty rzeczywiście ludzi, którzy mają o tym pojęcie, nie wiem, z centrum Adama Smitha czy innych, którzy nie tylko potrafią powiedzieć, dlaczego to jest słuszne ze względów teoretycznych czy etycznych, ale mają argumenty.
I w drugą stronę, to tak samo może działać, tak? Socjalizm może być ideologią, która mówi, że no dlaczego bogaci mają mieć dużo pieniędzy, a biedni mają mieć mało pieniędzy? Dlaczego sprzątaczka ma zarabiać 1000 zł, a dyrektor banku 1 000 000 zł? To może być postawa to ideologiczna, która mówi, że po prostu zawsze tak, nie może tak być, musimy dążyć do egalitaryzmu. Ale są też socjaliści, bardzo sensowni ludzie, tu mógłbym też rzucać nazwiskami profesorów, którzy podają konkretne przykłady, dlaczego socjalizm lepiej działa w niektórych obszarach. I ja jako twardy liberał mówię, no coś jest na rzeczy. Coś jest na rzeczy. Na przykład całkowita prywatyzacja, całkowita liberalizacja, uwolnorynkowienie służby zdrowia skończyłaby się tym, że naprawdę ciężkie choroby przestały być leczone. Tak? I to i ja jako ktoś, kto wyznaje doktrynę liberalną, mówię, no tak, tutaj niestety argumenty lewej strony są mocniejsze. No ale są tacy, którzy powiedzą, nie, zawsze, wszędzie, nigdy. Tak? To jest postawa liberalna. I dwa ostatnie przykłady. Religia. Tak? Skoro każda doktryna może stać się ideologiczną, to religia jak najbardziej jest podatna na ideologizację. Nie będę podawał przykładów, bo to myślę, że każdy z Państwa sobie sam jest w stanie tak wymyślić czy wskazać. Ale religia łatwo może stać się ideologią, tak? Czyli takim stanowiskiem, w którym ja twierdzę, że na pewno jest tak, jak mówię. Tak? Nie chcę powiedzieć wątki osobiste, ale jako osoba, która wyznaje konkretną religię, ja doskonale wiem, jakie są granice. Znaczy, co by się musiało zdarzyć, żebym przestał wyznawać tą religię. Nie wiem, Państwo, czy macie też taki pogląd. A ci z Was, którzy są niewierzący, z ateizmem. Czy macie jakąś świadomość, czy macie punkt, w którym jesteście gotowi powiedzieć, że no jeżeli przedstawisz mi taki dowód, taki argument, to ja nie wiem. Nie wiem, co, wstąpię do zakonu. Rozumiecie, drodzy Państwo, jeżeli nie, jeżeli ja jestem po prostu twardogłowy, nie wiem, katolem, ateistą, muzułmaninem, mówię, że na pewno zawsze, wszędzie, nigdy, to jest postawa ideologiczna. Tak? Niestety prawda jest taka, że każda idea może być błędna, może być mylna. Jeżeli nie ma we mnie gotowości do otwartości na sfalsyfikowanie mojej teorii, to staje się postawą ideologiczną. Tak? To nie znaczy, że ten zbiór poglądów sam w sobie jest ideologiczny. Bo ja mogę wyznawać dokładnie ten sam zbiór poglądów, co ktoś zupełnie inny. Tylko dla mnie to będzie po prostu być albo nie być, a dla kogoś innego to będzie teoria, w którą on wierzy, którą wyznaje, dlatego że nie znalazł lepszej. Rozumiecie, mam nadzieję, Państwo, o co mi chodzi. I teraz ostatni slajd, Wasze przykłady. Przepraszam od razu, najpierw zacznę od podziękowań, to skończę na przepraszaniu. Przepraszam od razu dwie strony. Tych, którzy siebie tutaj nie zobaczą, bo może chcieliby, żeby na wykładzie inauguracji wypadło ich nazwisko. I tych, którzy siebie zobaczą. Jeżeli Was to urazi, to przepraszam bardzo. Wybrałem w dużej części, kierowałem się przede wszystkim tematami, ale jakoś tak wyszło, że duża część tych tematów pokrywa się z moimi studentami. Więc oni mi wybaczą. Dwie osoby, które są spoza naszej uczelni, mam nadzieję, że też mi wybaczą. Jak nie, to jestem w pokoju 121, jestem w to pamiętajcie, że mam jeszcze kilka zajęć dzisiaj i no tak nie widzę mocno. No właśnie, nie widzę mocno. Zacznijmy od Michała Kucienika. Tak? Michał będzie mówił, jeżeli dobrze pamiętam, o neutralności światopoglądowej. Ja widzę, że czy mi się leczy, czy zmieniłeś temat w ostatnim momencie? Nie. Czyli jest tak, ale jak... nie zmieniłeś się. Nie. Bo ja mam dodane. A, no właśnie, no właśnie. Z dyskusją, czy w ogóle coś takiego jest możliwe. Jasne. Ale mówię, to nie chodzi mi do ciebie, bo nie wiem, o czym mówię. Nie wiem, jak opowiem temat. Myślę, że zgodzimy się, że neutralność światopoglądowa jest z jednej strony sensowną ideą, a z drugiej strony może być ideologią. Moja odpowiedź na to jest tak i nie. Tak? Podam Wam przykład, który mnie kiedyś interesował, od czasu do czasu też o tym mówię na swoich wykładach. Bardzo często studiuje się neutralną światopoglądową nauczania, przygotowania do życia w rodzinie, edukacji seksualnej, whatever, jakkolwiek to sobie nie nazwiemy. Czy to jest możliwe? Michał mówi nie. Dobrze, mówię, że on mówi nie. To potem Wam mówię. Nie do końca, ale... To Cię przekonaj. Kiedyś o tym dyskutowaliśmy. Czy edukacja seksualna jest możliwa neutralna światopoglądowa? Oczywiście, że tak. I to się nazywa biologia. Doskonale pamiętam swoje zajęcia z biologii w czwartej klasie podstawówki, stronę 102 w podręczniku, gdzie były przedstawione neutralnie światopoglądowe kwestie biologiczne. Jeżeli przedstawimy sobie kwestie biologiczne, to oczywiście możemy przedstawić neutralnie światopoglądowe.
Ale kiedy wchodzimy w sferę, w której jakby zaczyna się zaangażowanie jakichś wartości etycznych czy filozoficznych, czyli miejsce, gdzie nie mamy dowodów, tylko mamy argumenty, na przykład kwestia tak zwanej orientacji seksualnej, to tutaj już jesteśmy skazani na nieneutralność światopoglądową. Różnica tylko polega na tym, czy będziemy udawali, że jesteśmy neutralni światopoglądową. Jak niestety wiele ruchów w Polsce, które postulują wprowadzenie edukacji seksualnej neutralnej światopoglądowo i mówienie tego, tego i tego. Tak? Czy powiemy, teraz w tym momencie jakby prezentujemy wam perspektywę taką, śmaką, owaką. Tak? Możecie wybrać z nich, ale żadna z tych perspektyw nie jest neutralna światopoglądowa. I mówiąc krótko, neutralna światopoglądowa może nie być ideologiczna, ale w obszarze nauk społecznych, humanistycznych bardzo często, w zasadzie niemal zawsze, ona przekracza tą granicę ideologii. Tak? Jeżeli będziemy stanowczo twierdzić, nie wiem co, że no właśnie. Dobra, szkoda czas na przykłady. Myślę, że wiecie co mówię. Tak? Jeżeli będziemy coś stanowczo stawiali jako dogmat w obszarze nauk społecznych, że Słowacki wielkim pisarzem był, poetą był, to już wchodzimy, przekraczamy tą cienką granicę między ideologią a nauką. Pan Zbigniew będzie mówił o poprawności politycznej jako ideologii. I znowu, moja odpowiedź jest taka. Tak i nie. Tak? Można wprowadzać właśnie poprawność polityczną jako formę prowadzenia dyskursu. Znaczy, umawiamy się na to, że pewnych tematów nie poruszamy, czy że nie używamy pewnych określeń, które mogą być tylko zbliżające. Możemy się na to umówić. Tak? I to wtedy nie będzie ideologii. Po prostu uzgadniamy, że ze względu na to, że tutaj mamy różne poglądy, nie chcemy, żeby nikt wyszedł, właśnie, to umawiamy się, że nie będzie pewnych określeń używany. Ale zasadniczo poprawność polityczna w tym znaczeniu takim najgłębszym political correctness jest ideologią. Tak? To znaczy, jeżeli mówimy, że nie możemy pewnych rzeczy postawić na agendzie, pewnych rzeczy się nie mówi. Nie wolno powiedzieć o Obamie per muzy. Dlaczego nie? Rozumiecie co chodzi? Tak? Jeżeli mówimy, stawiamy pewną tezę, która jest tezą do dyskusji, jako dogmat, a w neutralności światopoglądowej czy w poprawności politycznej to się zdarza, wtedy ta nasza teza staje się ideologią, a nie pewną tezą właśnie do weryfikacji. Pan Paweł Lewowski, nie ma go, nie? On będzie mówił o feminizmie. No to jest z kolei kolejna ciekawa koncepcja, teoria, którą możemy rozważać tak lub tak. No nie wiem, czy Państwo wiecie, nie wiem, się interesować, na pewno część Was tak, nie ma jednego feminizmu. Tak? W historii były trzy fale feminizmu. Pierwsza była z całą pewnością ruchem politycznym, czyli jakby ruch sufrażystek, mówiąc krótko, początek XX wieku. Ale czymś radykalnie innym jest trzecia fala, czyli ta, którą obecnie widzimy. Nie? Co jest ciekawe, ja myślę, że pierwszymi, które by zwalczały współczesne feministki, są feministki pierwszej fali. To jest bardzo ciekawe. Nie? To też pokazuje ideologizację pewnego poglądu, który wychodził z pewnych weryfikowanych zawodów. Tak? Były pewne tezy do dyskusji, a dzisiaj jakby tamte tezy, które zostały spełnione, dzisiaj się wymyśla pewne inne jakby właśnie koncepcje, próbując się podpierać pewnym hasłem, mocnym hasłem walki o prawa kobiet, ale nie poddając tego pod dyskusję, co jest prawem. Tak? Tutaj pani Anna, zresztą zaraz do tego przejdziemy. Tak? Moja dobra koleżanka na Uniwersytecie Jagiellońskim, ona pisze teraz habilitację o prawach reprodukcyjnych. Zawsze ją pytam o to, co to są prawa reprodukcyjne. Nie? Stawiamy pewną tezę jako dogmat i do niej szukamy jakby, to jest aksjomat jak w geometrii Euklidesa. No a propos pani Anny, tak kwestia bardzo ważna. To jest dokładny przykład tego, jak można zideologizować ważną debatę. Nie? O aborcji mam nadzieję, że mi się to udaje, tak? Prowadząc zajęcia z bioetyki, pokazać, że ten temat naprawdę można rzetelnie naukowo omówić, pokazać argumenty za i przeciw. Ale niestety najczęściej w mediach pojawi się to w formie ideologii. No mówię, nie chcę wchodzić w to, o czym będzie mówiła pani Anna, mam nadzieję, że jutro będę mógł tego posłuchać, ale to pewne łatki, które na przykład są przyklejane, na przykład pro-life, to jest bardzo ciekawe, to tylko taka mała wrzutka, tak? Absolutnie, znaczy w ogóle termin pro-life jest absurdem. Pro-life są buddyści, bo oni pozwalają zabić komara. Natomiast jeżeli ktoś walczy o niezabijanie ludzi nienarodzonych, ludzkich płodów, jakkolwiek to nie nazwiemy, to nie jest pro-life, tylko to jest pro-human life. Tak? Więc zobaczcie, jak można pewne łatki, pewne etykiety służą nam też do tego, żeby
jakby schować pewne rzeczy za nimi. Tak? I bardzo łatwo jest przejść z rzeczywiście ciekawej, merytorycznej dyskusji, na przykład na temat aborcji, o którym będzie mówiła pani Anna, do takiej nawalanki po prostu ideologii. Tak? Rymce pewnie naszych matic. I drudzy tam, że a, to jest biedne dziecko. Tak? To nas do niczego nie prowadzi, a jednocześnie powoduje, że obie strony są święcie przekonane co do swojej pracy. Pan Norbert Bociański będzie mówił o transhumanizmie. To też jest bardzo ciekawy przykład. Tak? Dlatego, że akurat w przyszłą, to dzisiaj czwartek, w środę, jest w Krakowie taka duża konferencja na temat transhumanizmu. I tam z kolei będę występował z próbą rozgraniczenia pomiędzy tym, co się nazywa właśnie transhumanizmem, a human enhancement, czyli pewnym ulepszeniem człowieka, a transhumanizmem, który dzisiaj często się nie mówi o tym transhumanizmie, to humanity plus. Skażenie z 500 plus jak najbardziej słuszne, tak? Czyli przekroczenie człowieczeństwa, czyli bycie człowiekiem plus, kimś, kto jest lepszy niż inni. Wydaje mi się, że to wyraźnie widać podejście ideologiczne, które mówi, za wszelką cenę człowiek musi przekroczyć swoje obecne ograniczenia, czyli na przykład musi żyć 200 lat, tak? bo do tego jest powołany. Od tego, kiedy mówimy na przykład, że nie wiem, jeżeli, no wczoraj o tym myślałem, tak, że facet stracił twarz i próbujemy jakoś zrekonstruować tą jego twarz, tak? Przywracamy mu jego normalne funkcjonowanie versus robimy z człowieka, no, kogoś na zasadzie cyborga na przykład. To jest też dosyć ciekawe rozumienie, jak jeden temat, czyli bardzo złożonych współczesnych terapii medycznych, może być traktowany w sposób ideologiczny, czyli mówienie, że to jest jakby wszelkie nasze środki powinniśmy wyłożyć na to, żeby człowiek przekroczył swoje biologiczne ograniczenia. Od sytuacji, kiedy mówimy, no dobrze, zobaczmy, jak możemy wykorzystać współczesną medycynę do poprawy naszego życia. I pani Anna Starowicz, nie wiem, czy jest. Nie ma? Super. Będzie mówiła o neuroscience. Znaczy, ona mówi o neuronauce, ale najczęściej się mówi o neuroscience. O różnej grupie neuronauk, tak? Na przykład neuroetyka jest czymś bardzo ciekawym. Jest też neurolingwistyka, jest neuroprawo, które mówi o tym, że badamy pewne fenomeny z perspektywy badań neurobiologicznych. Tak? Badamy mózg, badamy układ nerwowy i z tego wyprowadzamy na przykład pewne tezy filozoficzne. To jest bardzo ciekawe, ale to też bardzo łatwo można się przekształcić po prostu w nową formę materializmu. Tak? Że jesteśmy w stanie wyjaśnić nie wiem, no właśnie wolę ludzką przy pomocy tego, jak przebywają, jak funkcjonują neuroprzekaźniki na przykład. I ostatnia rzecz, pan Stanisław Jazdanowski będzie mówił o antigender. Gender jest, jestem absolutnie przekonany, że gender studies mogą być bardzo ciekawymi studiami. Badanie tego, w jaki sposób płeć jakby funkcjonuje w różnych kulturach. Jak strój tak ewoluuje, jak zachowanie ewoluuje i tak dalej. To może być naprawdę bardzo ciekawa rzecz, tak? To, co się mówi gender studies. A czymś innym jest to, co się nazywa genderyzmem, czy antygenderyzmem, jakkolwiek na to nie spojrzymy. Czyli pewną ideologią, która z tego samego pojęcia, gender, w języku angielskim, my w języku polskim mamy tylko jedno słowo na to, jak płci, płeć. W języku angielskim jest sex i gender, tak? Gender to jest ta, właśnie ta nadbudowa kulturowa na płci. I tak samo jak mówi się coraz częściej o ideologii tolerancjonizmu. Czymś innym jest tolerancja, a nie czymś innym jest tolerancjonizm, tak? Nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji. To pokazuje, jak bardzo ciekawe idee naukowe, idee, które naprawdę mogą też bardzo wiele wnieść do naszego poznania świata, naszego poznania rzeczywistości, jak łatwo one mogą zostać, ulec przeobrażeniu w ideologię. Czyli właśnie w pewną próbę, tak jak to wcześniej zdefiniowałem, pewną tezę, której celem nie jest poszukiwanie prawdy, a niestety na 10 poszukiwań prawdy 9 to są ślepe uliczki i się musimy z nich cofnąć. Ci, którzy studiują albo zajmują się trochę naukami przyrodniczymi, to doskonale wiedzą. I to trzeba wkalkulować, tak? Natomiast jeżeli na początku jakiejś drogi mówimy, że ta droga na pewno nas zaprowadzi do prawdy i w ogóle nie bierzemy pod uwagę, że może być jakiś błąd, większy lub mniejszy, no to ostatecznie skończymy jako ideolog. Bardzo dziękuję. Przepraszam, że było trochę chaotycznie, ale te niektóre rzeczy, jak sami widzicie, były już opracowane w kontekście waszych wystąpień. Mam nadzieję, że będą taką, no, może chociaż trochę ciekawą bazą do dalszych rozmów. Bardzo dziękuję.